25 lat temu grupa entuzjastów teatru przygotowała w Legionowie po raz pierwszy prezentacje teatralne. To był pomysł, który wziął się z pracy dyplomowej, którą dwójka legionowian pisała w Poznaniu, na Uniwersytecie Poznańskim. To był kierunek, to było studium menadżerów kultury. I właśnie ta praca dyplomowa była takim kołem zamachowym do tego, aby w Legionowie pokazać ludziom teatr. Przez 15 lat trwania legionowskich prezentacji teatralnych Luby przewinęło się tutaj ponad 20 naprawdę topowych, niezależnych teatrów, które wtedy występowały w Polsce. No i cóż, no niestety kryzys finansowy, który dotknął Polskę, spowodował to, że pieniądze na festiwal teatralny się skończyły i skończył się festiwal teatralny. A ponieważ ta dwójka entuzjastów, o której mówiłem, do dzisiaj działa w kulturze, to właśnie jestem ja i Ola Żebrowska, postanowiliśmy te miłe i wspaniałe wspomnienia, które towarzyszyły produkcji tego festiwalu, wskrzesić. I dzisiejszy spektakl jest taką klamrą, ponieważ Teatr Cinema, a w zasadzie Darek Skibiński, który dzisiaj wystąpi, gościł ze spektaklem Kabaret Olbrzymów na pierwszym legionowskim festiwalu i dzisiaj, wskrzeszając tę ideę, właśnie zaprosiliśmy jako pierwszą prezentację Teatr Cinema i Darka Skibińskiego ze spektaklem Heartbreak Hotel. Czyli ja, jeśli miałem ochotę odbić się, ale odbić się nie tylko twarzą, ale odbić się całym ciałem i ulecieć. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na tę wyjątkową sztukę? Znaczy, pomysł jest prosty. No, to są takie, można powiedzieć, prowincjonalne marzenia o sukcesach. No, zawsze jest tak, że Elvis Presley, to ludzie tego tak nie kojarzą, ale to był taki wyjątkowy przypadek, kiedy typowy amerykański prowincjusz, bo przecież on raz w swojej karierze jedyny zagrał w Europie, w Berlinie, a tak grał tylko w Stanach. W związku z czym ten człowiek stał się takim symbolem nagle z niczego, typowy sen o sukcesie amerykański, który się przenosi na ludzi. Ludzie marzą o czymś takim. Czasami marzą o tym, czasami o tamtym. To widać, że to jest mnóstwo ludzi, którzy przebierając się za tego Elvisa, jeżdżąc na te festiwale poświęcone Elvisowi, no chcą się gdzieś utożsamiać, myślę, że bardziej z sukcesem niż z człowiekiem, bo to chyba bardziej o to chodzi. Chodzi o taki moment w życiu, gdzie chciałby się doświadczyć albo gdzieś tam dotknąć czegoś wyjątkowego. No i a tu jest opowiedzenie historii człowieka, który gdzieś w tych swoich rzeczach wyniósł się, żyje na tej prowincji takiej już kompletnej w Polsce, 3 kilometry od białoruskiej granicy, w maleńkiej wsi, no ale marzenia ma ogromne, marzenia bezwzględne. Więc temat jest taki, żeby bardziej opowiedzieć o człowieku, o jego rozpaczy, samotności, szaleństwie i tym wszystkim przez pryzmat takich marzeń, no bo to jakby opowiadać, że coś jest koszmarne, no to nie o to chodzi, prawda, bo to jakby nie jest klucz, a kluczem jest pokazać jakiś kontrapunkt w tym wszystkim. Marzenia są niedosiężne, rzeczywistość jest taka, jaka jest i ona ma zawsze to do siebie, że daje gdzieś tam taki rodzaj niepokoju. Więc to jest taki rodzaj opowieści o człowieku, jego marzeniach, o niedosiężnym, tym, czego nigdy nie dotknie, no ale marzyć można. To jest jakby z takiej prostej, z obserwacji, no, jak człowiek patrzy na ludzi, kim chcą być, wszyscy kogoś naśladują. Mnie najbardziej bawi zawsze to, że z perspektywy prostego ludzkiego oglądu wszystkich nazywamy gwiazdami, którzy coś tam gdzieś zrobili. A kiedyś ktoś powiedział taką bardzo ładną rzecz, że gwiazda jest to taki obiekt, który jest widziany z każdego miejsca na Ziemi w taki sam sposób. Więc my mamy mnóstwo takich prowincjonalnych gwiazd. Gwiazdy małych miasteczek, gwiazdy większych miast. No bo jak gwiazdy z Warszawy wyjadą do Berlina, czy do Meksyku, czy do Nowego Jorku, to naprawdę nikt ich nie rozpozna. Nawet nie będzie wiedział w ogóle, kto to jest. A już na pewno nie, że gwiazda. I w drugą stronę, a tylko ci, którzy gdzieś tam są już zupełnie na tym szczycie, którzy w rzeczywisty sposób predystynują do tego, żeby powiedzieć, no gwiazda, no bo wszyscy tak samo na niego patrzą, wiedzą, znają. A bardzo często w życiu jest tak, że właśnie jakby to nadużycie jest takie okrutne, ogromne, że nadużywa się tego określenia gwiazda tego serialu, gwiazda tej sytuacji. Jest to troszeczkę o tym, o takiej naszej ludzkiej małości, o takim naszym ludzkim szaleństwie i marzeniu o tym, żeby
być kimś szczególnym i wyjątkowym, bo nie wystarcza nam to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. To są cztery monologi. Każdy dotyczy innego aspektu ludzkiej słabości. Jest monolog, który opowiada o traumatycznej sytuacji związanej z byciem dzieckiem. Jest monolog, który pokazuje taki pryzmat ludzkiego upadku, czyli przez pryzmat zwykłego delirium, czy takiego upodlenia się w życiu, kiedy już w zasadzie jest tak głęboko człowiek zanurzonym, że z tej rozpaczy nie wie, jak się z tego wydostać. Nagle staje się coś, co pozwala mu przetrwać. Myślę, że każdego z nas gdzieś dotyczy to trochę po odrobina z tych rzeczy gdzieś pozwoli odnaleźć. Poza tym, jakby zadajemy takie proste, ale trudne pytania. Tak troszeczkę, że niby jest do śmiechu, ale tak naprawdę na końcu nie jest do śmiechu. Ale jak ktoś ma dystans do świata i do siebie, to się uśmiechnie. Jak ktoś go nie ma, to się przerazi. To jest oczywiste, że jakby my zawsze postrzegamy rzeczywistość przez pryzmat własnej psychiki, własnego oglądu, więc jak czegoś dotykamy, to ten rezonans jest właśnie taki. Jednych to rozbawi, a dla innych będzie to przerażające, bo gdzieś będzie spójne z ich elementem takiego rozgardiaszu głowy i potem, kiedy się z tym zderzą, to będzie im trudno. Tak zobaczą coś, co powiedzą, nie, tego nie chcę, to w ogóle nie jest to, prawda? To tak jest. A ponieważ tych śmiechów takich prostych jest wystarczająco, więc myśmy się troszeczkę zanurzyli głębiej w to wszystko.